projekt zakładał przebudowę trzech skrzyżowań, dwa już są wykonane. Ostatnie skrzyżowanie robimy właśnie. Najkrócej można określić, jest to, będzie skrzyżowanie wyniesione w celu uspokojenia ruchu. Na tych skrzyżowaniach było dużo wypadków, jest to dosyć duże osiedle i samochody będą musiały zwalniać, żeby pokonać takie skrzyżowanie. Tam już były progi. Na skrzyżowaniach progów nie może być, przepisy nie zezwalają, natomiast wyniesienie skrzyżowania do góry powoduje, że kierowca zwalnia i liczymy, że tych wypadków tam nie będzie teraz wcale lub będzie bardzo mniej. A zmiar rejestracji ruchu, bo tam teraz będą skrzyżowania równorzędne teraz, znaki już stoją. No, dlatego ta organizacja ruchu również została zmieniona z uwagi na te uspokajanie ruchu. To są uliczki osiedlowe, gdzie nie ma dużego ruchu, nie ma żadnego ruchu tranzytowego, ciężarowego.